Hej, cześć, ja jestem Paula i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście ciekawi, jak żyje się w spokojnej miejscowości na Podkarpaciu, to zapraszam Was na mój kanał. Tak, w tym tygodniu bardzo mało nagrałam. Gdzieś tam troszeczkę zaczęłam nagrywać we wtorek, to teraz mam sobie wstawkę. Jakoś tak zleciało, że mamy dzisiaj niedzielę. Ja totalnie nie mam nic więcej z materiału, ale teraz mam wolną chwilkę, także chciałabym się do Was odezwać, troszeczkę sobie pogadać, pokazać kilka też rzeczy. Będzie haul, tak? Jeszcze zrobiłam sobie tu ciepłą kawkę, także jeśli też macie jakieś piciu, herbatę, kawę, to możecie sobie zaparzyć i oglądając ten film popijać, tak? Tak, jeśli chodzi o przegląd lumpeksowy, który jest już takim stałym elementem na moim kanale, tak, bo tym się zajmuję. No to we wtorek byłam na dostawie, tak, pojechałam z rana i pokażę Wam kilka ciekawszych rzeczy, które kupiłam. Tak, pierwsza rzecz jest to sukienka. Bardzo mi się spodobała. Spodobało mi się to, że ona jest w takie haftowane stokrotki, ogólnie krój ma też bardzo ładny. Wiecie, tutaj ma opuszczone ramiona, jest długa, w stylu boho. No i te właśnie haftowane stokrotki, super. Jest to naprawdę ładna sukienka. I tam Wam wstawię przebitki, jak ona wygląda. Ogólnie mierzyłam ją i super, tylko gdyby nie rozmiar. No to jest duży rozmiar, to jest rozmiar 16. I totalnie jestem zbyt drobna. Ja noszę 10, tak? Także ta sukienka będzie na sprzedaż. Na kogoś będzie na pewno lepiej wyglądała. No ale myślę, że jest śliczna. Jeśli tylko komuś rozmiar podpasuje, no to będzie miał fajną sukienkę, tak? Kolejna rzecz. Tutaj mamy dresy. Dresy z Converse'a, takie bordowe. To jest rozmiar XS. Także będą na mnie za małe, też lecą na sprzedaż. Kolejna rzecz. Taki uroczy śpiworek. Śpiworek Peter Rabbit. Tak wygląda z tyłu. Jeszcze taka bluza. Bluza to jest Eska i ogólnie mierzyłam ją. Eska jest na mnie ok, tylko te rękawy. Rękawy ma strasznie krótkie i jednak ją też wystawię, no bo osiągają mi, wiecie, tak tutaj. Jest ok, jeśli chodzi o tutaj szerokość tułów. No ale jednak te krótkie rękawy mnie trochę denerwują i nie zostaje ze mną ta bluza. No także to kupiłam we wtorek. Wczoraj jeszcze skusiło mnie, żeby wybrać się z rana do innego miasta już na wyprzedaż, ale do tej samej jakby sieci lumpeksów, ale w innym mieście, tak? Tak. Na wyprzedaż, była wyprzedaż minus 50%. No i wczoraj pojechaliśmy w sumie z małym, w sensie no mój Arek z małym czekali na mnie, bo tam w tym lumpeksie jest fajnie zrobione, że są takie dwa fotele przed i można sobie poczekać z dzieckiem na przykład. Bardzo spoko rozwiązanie. Wiecie, sobie usiąść, spoko, naprawdę spoko. I oni na mnie czekali, wybraliśmy się razem. Wybraliśmy się jeszcze do sklepu Śpioch, bo z taką misją, żeby kupić poduszki. No i udało nam się kupić dwie poduchy. Chcieliśmy zainwestować w coś dobrego do snu. Bo ostatnio jak się jakoś obudziłam, się taka, wiecie, połamana. Bolą mnie kręgosłup. Już sobie zaczęłam robić praktyki jogi na kręgosłup i tak dalej. Pomagają mi, ale jednak, wiecie, jeśli teraz szczególnie jesteście rodzicem początkującym, tak świeżo upieczonym, no to ciężko, wiecie, o jakiś tam długi sen i tak dalej. No to ważne jednak, żeby spać na wygodnych poduszkach, materacu i tak dalej. No my też musimy wymienić materac, bo mam strasznie miękki materac i źle się na nim śpi. No ale najpierw zaczęliśmy od poduszek. I tak, to może od razu pokażę Wam, co kupiłam wczoraj. I tak, wczoraj udało mi się znaleźć dwa śpiworki. Ten bardzo fajny w misie zostaje z nami. Tak wygląda. Trochę ta palma mi tutaj przeszkadza, no ale nic. I drugi. Większy. Kupiłam też fajne ubranka z Nexta.
One są naprawdę, ubrania Snacks dla dzieci są super jakości. Mam taką fajną, grubą bawełnę i coś takiego w koparki. Mega fajne dla chłopca, o. Kupiłam też taki uroczy sweter z niedźwiedziem. Nie wiem, spodobało mi się coś w nim fajny. Będzie jeszcze trochę za duży, może na jesień. Co jeszcze kupiłam? Tutaj mamy firmę Next. Kombinezon letni w takie grochy. No. Był bardzo niedrogi, także wzięłam. I na koniec mam, myślę, hit tych zakupów, bo udało mi się kupić taką torbę za złotówkę. Była wyceniona, a że była promocja, no to wyszła mi ona 50 groszy. Tak. Myślę, że jest ona fajna, taka, wiecie, modowa. Tutaj ma taką marszczoną rączkę, jest z miękkiej skóry. Nie wiem, fajna będzie, myślę, do jakichś ciekawych stylówek czy do fotek. Nie jest ona jakoś bardzo poniszczona. Ma tutaj z jednej strony takie jakby przebarwienia niebieskie, ale nie ma tragedii. Wygląda, myślę, tak ogólnie nieźle. Dobra. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy z Lumpeksu z tego tygodnia. Tak, jeszcze się napiję. Okej, a wczoraj odebrałam paczkę ze sklepu Fabryka Bodziaków i już Wam pokazuję, co się w niej znajduje. Kupiłam tutaj kilka rzeczy dla Noela. Tak, pierwsza rzecz, taka poducha z królikiem wielkanocnym. Urocza, myślę. Tak. No i mam kilka ubranek. Bluza w króliki i kurczaki. Powiem Wam, że oglądałam to ubranie i zauważyłam, że też są naprawdę super jakości. Jakościowo mają grubą, fajną bawełnę. Bodziak z kurczakiem. Tutaj mamy taki bodziak zapinany z boku, kopertowy, beżowy, z królikiem śpiącym. I pajacyk, taki też, on jest fajnie grubszy. Z tym samym królikiem. No, ubrania wyglądają naprawdę porządnie. Także jestem zadowolona. A teraz pokażę Wam, co udało mi się kupić w sklepie Sinsay. Wczoraj byłam stacjonarnie na zakupach. Powiem Wam tak, był ogromny asortyment w tym sklepie, ale jakoś tak nic nie potrafiłam znaleźć dla siebie i też patrzyłam jakieś ubrania, no i mierzyłam kilka i totalnie nic, no ale tak. Kupiłam tutaj poduchę taką Happy Easter wiosenną. Zrobimy sobie fajne fotki, fajną sesję z Noelkiem wielkanocną, no to wzięłam. I mam dwie rzeczy do włosów. Jak byłam w sklepie i wiecie, w tym świetle, takim sklepie sztucznym, to wydawało mi się, że te produkty są w takim kolorze żółtym, cytrynowym. One są bardziej kremowe teraz w domu, widzę. Opaska tutaj jest takim węzłem i taka spinka. No, także tyle mi się udało wczoraj kupić stacjonarnie. A teraz zapraszam Was do części filmu z moimi polecajkami. Tak, jeśli chodzi o książki, skończyłam ostatnio czytać książkę Dziewczyna z Neapolu i powiem Wam, że naprawdę mnie wciągnęła. Jest ona jakby pełna takich różnych tajemnic i no naprawdę wciąga, żeby ją dalej czytać, także polecam. A teraz zaczęłam tą książkę Strażniczka spalonych książek. Dopiero jestem na początku. No. Silne kobiety, różne historie, jedno wspólne wyzwanie. Tak tutaj brzmi opis. Jeśli chodzi o filmy i seriale, to tak. Oglądałam ostatnio film Dama. Jest to film o kobiecie, dziewczynie, która jakby ma zaaranżowane małżeństwo dla dobra dwóch rodów, a tak naprawdę jakby zostaje ona sprzedana, żeby być w ofierze dla smoka, tak? Wrzucają ją do wielkiego dołu. I jeśli jesteście ciekawi, jak potoczy się to dalej, czy ona zdoła się wydostać, tak, to polecam Wam obejrzeć. No ogólnie ma taki lekki film. Jeśli Wam się nudzi, to w sumie fajnie się go ogląda, tak? No i też oglądamy teraz serial Gentlemani, bardzo fajny. Ja te rzeczy możecie sobie obejrzeć na Netflixie, tak? Teraz widzę, wyszło dopiero słonko. Muszę teraz posprzątać. Właśnie kulisy wyglądają tak, że ja mam teraz wokół siebie spory bałagan. Wszystkie rzeczy, które Wam pokazywałam, muszę ogarnąć, tak? Co tam jeszcze u mnie? No ostatnio powiem Wam, że całkiem w porządku i jakby też zauważyłam ostatnio, że
coraz lepiej się odnajduję, tak ogólnie, w życiu, w nowej codzienności, w byciu mamą. I też jakby staram się zauważać takie drobne momenty i być za nie wdzięczna. Bo powiem wam, że wdzięczność naprawdę może jakby zmienić jakość naszego życia, gdy będziemy właśnie skupiać się na tych pozytywnych chwilach, na tym, co mamy, za co jesteśmy wdzięczni po prostu, tak? I warto szukać takich rzeczy. I jakby myślę, że w takich później trudnych momentach, gdy mamy jakiś gorszy czas, załamanie, to możemy sobie przypomnieć te piękne chwile, ta wdzięczność i jakby mieć taką nadzieję, że przecież w przyszłości na pewno tych chwil pięknych i jeszcze piękniejszych będzie więcej i nie warto się poddawać, warto właśnie żyć dla takich chwil. Także bardzo wam polecam praktykę wdzięczności. No dobrze, kochani, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Sprawdzałam pogodę i jestem bardzo zadowolona, bo na święta ma być naprawdę ciepło, bo w niedzielę mają być 23 stopnie ciepła, także super. Ja już wyczekuję z wielkim upragnieniem wiosny i tej wiosennej pogody, wiecie, spacerów, gdy jest ciepło na słońcu. To jest całkiem inny wymiar spędzania czasu na świeżym powietrzu, tak jest tak przyjemniej na pewno. Dobrze, już was nie zanudzam. Tutaj dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Ja mam nadzieję, że wam się spodobał i do zobaczenia już w kolejnych materiałach. Pa, pa!